Jest mi bardzo miło być tutaj dzisiaj i powiedzieć Państwu kilka słów, a może troszeczkę więcej niż kilka, na temat chyba najwspanialszego wydania katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich i biskupów krakowskich, jakie znajduje się w zbiorach polskich. Będę chciała powiedzieć dosłownie kilka słów na temat samej historii tego dzieła, kiedy możemy mówić o początkach jego historii, kiedy ono powstało i kto za tym stał. Bo muszą Państwo pamiętać o tym, że za każdym wybitnym dziełem sztuki dawnej stoi nie tylko artysta, ale stoi za nim również fundator, no i bardzo często, tak jak w tym przypadku, autor samego dzieła. Także tyle słowem wstępu. Przypominam, że jest to dzieło, które powstaje pod koniec właściwie. Tutaj tradycja średniowieczna łączy się z tradycją renesansową, ze sztuką renesansową, ze sposobem opracowywania postaci typowym już dla sztuki renesansowej i będziemy starali się to prześledzić. Tak. W 1436 rokiem, czwartym dekretem synodu Zbigniew Oleśnicki, który wówczas był biskupem Krakowa, potwierdził czterech głównych patronów Królestwa Polskiego. Byli nim, jak tutaj Państwo widzą, po kolei od lewej strony święty Wacław, pierwszy z lewej, pierwszy z prawej jest święty Florian. Po środku mamy Kazimierza, który został kanonizowany dopiero na początku XVII wieku, ale to jest późniejsza rycina. No i dwóch biskupów, których mają Państwo z przodu. Po lewej święty Wojciech, no i po prawej święty Stanisław ze Szczepanowa. Dwie właściwie najważniejsze osoby, bo wokół nich mimo wszystko będzie budowało się kult właśnie Królestwa Polskiego, kult tych głównych patronów Królestwa Polskiego. Trudno natomiast nie zauważyć, że faktycznie obaj byli biskupami. Jeden związany, czyli święty Wojciech, kanonizowany pod koniec X wieku, był oczywiście związany tradycyjnie, jakby na to nie patrzeć, z arcybiskupstwem gnieźnieńskim, czyli z tą pierwszą stolicą Polski, tak? Tam, gdzie właśnie dwór królewski łączył się, wchodził w pewną symbiozę właśnie z archidiecezją. No i drugi z nich, czyli święty Stanisław ze Szczepanowa, wiązany tutaj bezpośrednio oczywiście z diecezją krakowską. Jak Państwo pamiętają, historia świętego Stanisława zaczyna się za czasów rządów Bolesława Śmiałego. Tutaj jedna z najciekawszych realizacji późno-średniowiecznych z przedstawieniami właśnie legendy o świętym Stanisławie. Tutaj akurat święty Stanisław upomina Bolesława Śmiałego, aby nie karał niewiernych żon swoich rycerzy. No i oczywiście, jak ta sytuacja się rozwinęła, wszyscy wiemy, święty Stanisław został zamordowany podczas odprawiania mszy świętej w kościele na Skałce. No i ciężko powiedzieć, czy faktycznie to wydarzenie miało miejsce, tak? Ono jest opisane w historii świętego Stanisława, natomiast ówczesne kroniki, albo właściwie najbliższe kroniki temu okresowi właśnie panowania Bolesława Śmiałego, mówią nam raczej o pewnym konflikcie. I tylko o tym konflikcie nam mówią. Natomiast święty Stanisław został kanonizowany dopiero w połowie XIII wieku, także 200 lat później. Święty Wojciech kanonizowany został od samego początku. Natomiast te dwie historie łączą się oczywiście w pewną kompleksową historię o uwikłaniach, można powiedzieć, politycznych, tak? Jak widzą Państwo, ten akcent położony jest przede wszystkim na to
pierwsze, najważniejsze arcybiskupstwo, czyli Gniezno. To arcybiskupstwo, które głównym będzie arcybiskupstwem Polski aż do XX wieku. Tak? Będziemy mieli właśnie przede wszystkim to arcybiskupstwo gnieźnieńskie i stamtąd będą pochodzili arcybiskupi. Tam będzie również prymas Polski, tak? Prymasem Polski nie będzie żaden z innych biskupów. No i tutaj drugi najważniejszy ośrodek to jest oczywiście diecezja krakowska i biskupstwo związane już bezpośrednio oczywiście z dworem, szczególnie z dworem Jagiellonów, czyli Kraków. Kraków, który przez właściwie okres całego średniowiecza bardzo aspiruje, bardzo chce zdobyć ten tytuł arcybiskupstwa, ale niestety nie udaje mu się. No i w to idealnie wpisuje się historia tego rękopisu, o którym dzisiaj będziemy mówić. Warto jeszcze przypomnieć, że pomimo iż Kraków nie był arcybiskupstwem, to w XIV wieku otrzymał pewien honor, tak? Otrzymał możliwość, biskupi krakowscy otrzymali możliwość noszenia racjonału, który jest jednym z takich, można powiedzieć, paramentów. Możliwość noszenia tego paramentu jest dawana przez papieża i jest to w pewien sposób, można powiedzieć, honor, tak? Jest to podwyższenie znaczenia tego biskupstwa, chociaż dalej nie jest to arcybiskupstwo. I tutaj pokazuję Państwu jeden z najpiękniejszych chyba racjonałów, jakie się zachowały do dzisiaj, czyli ten przechowywany właśnie w katedrze krakowskiej z końca XIV wieku. Tutaj ta fundacja wiązana jest oczywiście z Jadwigą. I właśnie w to miejsce pewnych sporów pomiędzy arcybiskupstwem gnieźnieńskim, które już nie jest arcybiskupstwem związanym z dworem królewskim, no i biskupstwem krakowskim, właśnie na styku tego konfliktu, można powiedzieć, bo tutaj z jednej strony mieliśmy konflikt i współzawodnictwo, z drugiej strony mieliśmy pewną symbiozę i to, mam nadzieję, będzie dobrze widoczne w ikonografii tych miniatur, wyrasta właśnie ten katalog arcybiskupów gnieźnieńskich i biskupów krakowskich. Katalog, który no, jest niesamowity, głównie ze względu na miniatury, jakie tam się znajdują, na miniatury, które zostały namalowane przez Stanisława Samostrzelnika. Bo tak jak mówiłam, w ogóle ten rękopis, o którym dzisiaj mówimy, wyrasta właśnie jako efekt pracy trzech osób związanych z Kościołem, no i związanych bezpośrednio również z Krakowem. Pierwszą z tych osób jest oczywiście pisarz, czyli Jan Długosz, który stworzył to dzieło w latach 60. i prawdopodobnie 70. Drugą osobą, Jan Długosz oczywiście był kanonikiem kapituły krakowskiej. Drugą taką osobą jest bez wątpienia Stanisław Samostrzelnik, który miał najwięcej do powiedzenia, jeżeli mówimy o ostatecznym wyglądzie tych miniatur. Stanisław Samostrzelnik, który był artystą działającym w Krakowie, działającym w Małopolsce, artystą związanym bezpośrednio z opactwem cysterskim w podkrakowskiej mogile. Jest to artysta, który też funkcjonuje gdzieś na pograniczu, to warto powiedzieć, ponieważ jest to artysta, który nigdy nie zapisał się do cechu, on nigdy nie był członkiem cechu, natomiast właśnie bardzo dużo realizacji tworzył dla dworu królewskiego, czy właśnie dla najbliższych współpracowników króla. No i ostatecznie trzeba powiedzieć o samym fundatorze, który tutaj będzie absolutnie najważniejszy, można powiedzieć, i o osobie, która była decyzyjna, jeżeli chodzi o wybór ikonografii, o osobie, która dużą wagę przykładała do kreacji swojego wizerunku, do takiej autokreacji, również poprzez dzieła, które Piotr Tomicki fundował. Mówimy oczywiście o Piotrze Tomickim. Tutaj pokazuję Państwu jeden chyba z takich najsłynniejszych jego wizerunków. Wizerunek, który znajduje się dzisiaj w krużgankach, w tak zwanej Galerii Biskupów Krakowskich, w krużgankach klasztoru franciszkanów w Krakowie. Piotr Tomicki, który jest postacią niesamowitą, ale tutaj właściwie
powiemy tylko kilka słów na jego temat. On się urodził w 1464 roku, studiował m.in. w Bolonii, w Lipsku, no i w samym Krakowie. Otrzymał doktorat z prawa kanonicznego i później, od razu po studiach, rozpoczął bardzo... bardzo szybką karierę. Początkowo pracował w kancelarii Fryderyka Jagiellończyka, w kancelarii kardynała Fryderyka Jagiellończyka, później na dworze biskupa poznańskiego, później powrócił do kancelarii, tym razem do kancelarii królewskiej, no i w wieku 47 lat został dopiero wyświęcony, przyjął święcenia. I od tego czasu jego kariera jeszcze bardziej, można powiedzieć, przyspiesza, ponieważ początkowo zostaje on nominowany biskupem Przemyśla, później przenosi się do Poznania, gdzie również jest biskupem, no i w 1524 roku otrzymuje wreszcie wymarzoną, tak sądzę, nominację na biskupa krakowskiego, który to urząd biskupa krakowskiego sprawuje do 1535 roku, w którym umiera. Ale dlaczego warto o nim pamiętać? Również dlatego, że oczywiście był człowiekiem renesansu, tak to można powiedzieć, był autorem wielu tekstów, prowadził bogatą korespondencję, między innymi z Erasmem z Rotterdamu, ale przede wszystkim tutaj ten bycie człowiekiem renesansu objawia się w jego przypadku w tych fundacjach. W fundacjach, które zlecał i w tej świadomości, z jaką odbierał dzieła sztuki. On bardzo lubował się w dziełach sztuki renesansowej, można powiedzieć, takiej, która była modna na dworze Zygmunta Starego. No i właściwie nic dziwnego, że zamawiając, zlecając wykonanie iluminowanej kopii katalogu arcybiskupów, zwraca się również w tę stronę. Natomiast sama historia katalogu arcybiskupów zaczyna się 50 lat wcześniej, ponieważ Piotr Tomicki zleca go dopiero w latach 30. Wykonanie takiego katalogu, tej iluminowanej kopii katalogu zleca dopiero w latach 30. XVI wieku, natomiast historia samego tekstu zaczyna się dużo wcześniej. No i tutaj warto wrócić do jednej z trzech osób, które już wymieniłam, czyli do autora. Do Jana Długosza, właściwie no najważniejszego historyka, historiografa, który działa na dworze Jagiellonów. Historyka, który po napisaniu zupełnie niesamowitej Banderia Prutenorum, czyli takiego spisu chorągwi zdobytych pod Grunwaldem, który w latach 60. i 70. oddaje się dwóm ogromnym projektom historiograficznym. Pierwsze to są kroniki państwa polskiego od tych najwcześniejszych początków, niemalże legendarnych, aż do czasów współczesnych. No i drugi wielki projekt, czyli stworzenie historii, właściwie historii diecezji. Bo jeżeli mówimy o katalogu arcybiskupów, to musimy pamiętać, że to nie są po prostu biogramy. To jest pewna narracja, która wpisuje się w historię początków, jak gdyby kontynuacji pewnego urzędu. Muszą Państwo pamiętać, że wówczas nie mieliśmy aż tak wielu diecezji, jak mamy teraz, a dodatkowo jeszcze Długosz kilka młodszych diecezji pominął. Natomiast napisał tego swojego dzieła 6 tomów. 6 tomów, jeden poświęcony oczywiście arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu, kolejne biskupstwom w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu oraz w Płocku. No i tak powstało właśnie 6 tomów. Natomiast oczywiście Piotr Tomicki sięgnął tylko po 2 z nich. Po 2 z nich, pierwszy oczywiście ten katalog arcybiskupów gnieźnieńskich, no i drugie, czyli katalog biskupów krakowskich. Wydaje się to dosyć oczywiście logiczne, jeżeli patrzymy na pewne związki oczywiście z tą autokracją polityczną Piotra Tomickiego. Nie wiemy, czy chciał zamówić jeszcze kolejne tomy i pewnie nigdy się tego nie dowiemy. Natomiast jest to faktycznie niezwykle dobrze wpisuje się to w historię jego fundacji.
Katalog arcybiskupów gnieźnieńskich, tutaj nie będę omawiać tekstu, skupię się raczej właśnie na miniaturach, składają się przede wszystkim miniatury z portretami samych arcybiskupów od tych pierwszych, niemalże legendarnych początków, aż po tych arcybiskupów, którzy sprawują swój urząd w wieku XV. Też bardzo dużo pojawia się tutaj wizerunków arcybiskupów, którzy nie byli jak gdyby zatwierdzeni przez papieża, ale byli tylko nominowani na arcybiskupów Gniezna. I to jest oczywiście najważniejsza część, czyli ten zbiór miniatur przedstawiających wizerunki arcybiskupów. Takie miniatury, które w pewien sposób dopowiadają całej tej historiograficznej pracy. Wszystkim tym historiom właśnie związanych z kontynuacją i z rozwojem archidiecezji gnieźnieńskiej. Oczywiście warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób artysta próbuje stworzyć wiarygodne, chociaż imaginacyjne oczywiście, ale jednocześnie zindywidualizowane wizerunki biskupów. Tutaj mają Państwo jedną całą stronę i pokazane to na zbliżeniu. Przede wszystkim będzie je rozróżniał pomiędzy sobą typami fizjonomicznymi, o których zaraz będziemy jeszcze mówić. To znaczy, pomimo iż te sceny właściwie są bardzo proste i wydaje się, że się powtarzają, to znaczy za każdym razem mamy do czynienia z arcybiskupem, który siedzi na tronie, który siedzi w jakimś przeważnie wnętrzu, ale jest oddzielony jak gdyby od sceny, która jest za nim, krajobrazu najczęściej, jest oddzielony parapetem albo oknem. Oczywiście zawsze ten arcybiskup jest w szatach pontyfikalnych. Te szaty pontyfikalne różnią się od siebie, co mam nadzieję już Państwo zauważyli, na przykład na reprodukcjach, które możemy zobaczyć na dole. No i ostatecznie to są te elementy, które dopowiadają danych osób, czyli tabliczka z imieniem często tego arcybiskupa, no i same herby. Te herby są bardzo ważne, ponieważ jest to w średniowieczu właściwie, jeżeli mówimy o takiej tradycji średniowiecznej, jest to jeden z elementów dopowiadających daną osobę. Dzięki tym herbom osoba może być identyfikowana. Ale w przypadku katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich, kiedy mamy do czynienia z właśnie z tymi przedstawieniami najwcześniejszych arcybiskupów, wówczas oni jeszcze nie posiadali albo nieznane są ich herby. I tutaj artysta właśnie stara się wpisać cokolwiek, żeby to przedstawienie w pewien sposób było pełne. Oczywiście pojawiają się też takie herby, które bardzo dobrze oddają ówczesne właśnie te znaki, którymi identyfikowali się dani arcybiskupi. I te właśnie herby są potraktowane w niezwykle realistyczny, można powiedzieć, sposób. Proszę zwrócić uwagę, szczególnie na zbliżeniach to widać, że artysta skupia się raczej na tych zaznaczaniu różnic poprzez kolor, a nie poprzez rysunek. I to jest bardzo, bardzo dobrze widoczne. Czy w tym herbie po lewej stronie z łabędziem, czy w tym po prawej stronie właśnie ze złotym orłem. Oczywiście najbardziej dekoracyjnie potraktowany został herb Łodzia, który należy do samego Piotra Tomickiego. I zaraz będziemy tutaj rozważać jeszcze kilka kwestii związanych z samym Piotrem Tomickim. Oczywiście on się pojawia na samym początku, ponieważ nigdy nie dojdziemy do wizerunku Piotra Tomickiego, ale o tym zaraz. Proszę zwrócić uwagę, jak właśnie bardzo malarsko i jak ornamentalnie został ten herb opracowany. Tutaj pojawiają się te elementy dodatkowe, które właściwie w przypadku tych poprzednich, jeżeli byśmy porównali, się nie pojawiają. Przede wszystkim ta infuła, to nakrycie głowy biskupie, które znajduje się nad herbem i to jest właściwie dopowiedzenie, tak? Dopowiedzenie urzędu osoby sygnującej się danym herbem. Bardzo często też w tym miejscu pojawia się korona, jeżeli mówimy o władcy, albo oczywiście kapelusz kardynalski, jeżeli będziemy mówić o jakimś kardynale. Natomiast oczywiście, tak jak mówiłam i tak jak tutaj Łukasz przed chwilą powiedział,
tak zwany katalog arcybiskupów gnieźnieńskich, albo to, co określamy mianem katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich, to tak naprawdę dwa tomy. Dwa tomy w jednej księdze, dwie części w jednej księdze. Czyli katalog arcybiskupów gnieźnieńskich i żywoty właściwie biskupów krakowskich. I tutaj macie Państwo strony tytułowe obu z tych części. Natomiast czym zaczyna się, jaką miniaturą zaczyna się ten katalog arcybiskupów gnieźnieńskich? Zaczyna się on, o dziwo, miniaturą, która nie przedstawia właściwie nikogo, kto jest związany bezpośrednio z arcybiskupstwem gnieźnieńskim. Przedstawia świętego Stanisława, który tutaj góruje nad postaciami po lewej stronie Piotra Tomickiego, czyli fundatora, i po prawej stronie oczywiście Zygmunta Starego. Święty Stanisław jest przedstawiony tutaj jako główny i właściwie można by było powiedzieć, że jedyny patron Polski. Mówię o tym oczywiście tabliczka, która jest umieszczona nad jego głową. Tutaj również jeden z aniołów trzyma chorągwie, tak? Chorągwie z godłem Polski. Drugi z tych aniołów trzyma palmę męczeństwa, co oczywiście w 100% przysługuje świętemu Stanisławowi. Ale widzą Państwo również właśnie, że nie pozostało tu miejsce dla żadnego innego patrona Polski. A patronów, przypominam, właśnie w XVI wieku mieliśmy już oficjalnie czterech. Po lewej stronie Piotr Tomicki i z tyłu za nim członkowie kapituły, po prawej stronie Zygmunt Stary i za nim członkowie dworu, między innymi Krzysztof Szydłowiecki. Tutaj pojawia się oczywiście pomysł, że jest to nie tyle przedstawienie fundatora i władcy, ale przedstawienie pewnego frontu politycznego, ale myślę, że to później jeszcze w dalszej dyskusji będziemy tą kwestię rozwijać. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że chociaż postaci są pokazane w bardzo różny sposób, to znaczy artysta w jakiś sposób je rozróżnia między sobą, a to ubiorem, a to elementami nakrycia głowy, czy chociażby samą fizjonomią, jak Państwo widzą, to najbardziej pytające pozostaje kwestia, dlaczego Piotr Tomicki, który mógł być przedstawiony naprawdę w każdy inny sposób, został przedstawiony akurat tak, że przypomina swojego świętego patrona, przypomina świętego Stanisława. Raczej nie może to być błąd artysty, który przez przypadek wymalował właściwie dwie podobne postaci. No i tutaj oczywiście nie mówimy o takich kwestiach dosłownych, tak? Ale widzą Państwo, że ten strój, kapa czy chociażby dalmatyka są bardzo podobne, a wiemy, że artysta mógł namalować to w zupełnie innym kolorze. Infuła również, no i sam typ fizjonomiczny jest bardzo, bardzo podobny. Wydaje nam się, że tutaj mamy do czynienia właściwie z dwoma przedstawieniami tej samej osoby. Prawdopodobnie oczywiście było to wymysłem albo intencją samego fundatora, chociaż tutaj też trudno byłoby dociekać, czy tak było naprawdę. Dziwi natomiast to, że ta miniatura otwiera, tak jak mówiłam, katalog arcybiskupów gnieźnieńskich, ta miniatura ze świętym Stanisławem ze Szczepanowa, wiązanym bezpośrednio z diecezją krakowską. Święty Wojciech oczywiście musiał zostać tutaj przedstawiony i został przedstawiony, ale został potraktowany, można powiedzieć, troszeczkę po macoszemu, bo wpisano go w pewną narrację oczywiście historyczną związaną z arcybiskupami Gniezna, tak? I został tutaj przedstawiony jako jeden po prostu z arcybiskupów. Ciekawym jest oczywiście to, że przedstawiony został wokół, otoczony przez dwa anioły, które trzymają za nim tą tkaninę, ale mimo wszystko nie został przedstawiony jako patron Polski. To jest bardzo, bardzo ciekawe, a przynajmniej nie został aż tak bardzo podniesiony do rangi patrona polskiego, jak zrobiono to właśnie ze świętym Stanisławem.
Przede wszystkim zwraca uwagę w tej miniaturze przedstawiającej świętego Wojciecha właśnie ten element, który znajduje się w tle za samym świętym, czyli ta tkanina trzymana przez anioły. Jest to bardzo ciekawy element, można powiedzieć, ponieważ posiada on bardzo długą tradycję właściwie od antyku poprzez całe średniowiecze i po angielsku określany on jest nazwą Cloth of Honor. Po polsku właściwie nie mamy ekwiwalentu, nie mamy żadnego określenia, które tak dobrze tłumaczyłoby znaczenie i funkcję, jaką pełni właśnie ta tkanina. Ta tkanina, która znajduje się tutaj za Wojciechem i to właściwie jest sama tkanina, można powiedzieć, jest tak naprawdę elementem składowym tronu. Tron oryginalnie składał się nie tylko z samego tronu, czyli tego krzesła, ale składał się również z podnóżka, ze schodka, z podniesienia i z baldachimu. I ta tkanina, która znajduje się właśnie na tym przedstawieniu ze świętym Wojciechem, a również często pojawia się w przedstawieniach tronów arcybiskupich, czy tak jak po prawej stronie znowuż zredukowana jest do samej tkaniny, jest takim elementem podwyższającym znaczenie danej osoby, podkreślającym znaczenie danej osoby. Jest to element, który faktycznie przez całą historię sztuki średniowiecznej, przez całą ikonografię średniowieczną gdzieś tam będzie się przewijał. To jeszcze dalej później funkcjonuje na przykład w portretach XVI-wiecznych, później powoli w XVII wieku zanika, ale faktycznie ta funkcja tkaniny, która wyróżnia daną przestrzeń w obrazie, jest niezwykle ważna. To szczególnie często będzie się też pojawiało na przedstawieniach chociażby Marii tronującej, tak? Również sama tkanina często będzie zawieszona za jej plecami i ta tkanina będzie już mówiła nam o takim właśnie podniesieniu jak gdyby znaczenia tego miejsca. Ale jeżeli mówimy o tkaninach, to warto zwrócić uwagę na to, jak artysta w ogóle te tkaniny przedstawia. Bo faktycznie dopiero kiedy zbliżymy się i kiedy zaczniemy zwracać uwagę na pewne detale, zauważymy, że artysta tutaj bardzo różnie przedstawia tkaniny. Nie odwołuje się tylko do jednego schematu, który powtarza za każdym razem, ale stara się to w jakiś sposób tworzy jak gdyby różnorodne opracowania tego samego tematu. Tutaj macie Państwo świetny przykład właśnie na tym portrecie, kiedy widać cały właściwie wzór takiej drogiej tkaniny przetykanej prawdopodobnie złotem, cały podstawowy wzór rozpięty właśnie na kolanie tego arcybiskupa. Co ciekawe, te wzory są takim elementem, który mówi nam bardzo dużo o warsztacie artysty i dzięki temu właśnie często możemy przypisywać dane dzieła sztuki do warsztatu jakiegoś artysty. Tutaj pokazuję Państwu dosłownie kilka przykładów powtarzającego się wzoru u samostrzelnika, wzoru, który powtarza się nie tylko w katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich, ale również powtarza się w jego innych modlitewnikach. To pojawia się naprawdę bardzo, bardzo często i jest takim charakterystycznym elementem, który na pewno w pewien sposób zbliża nas do określenia proweniencji danego dzieła. No i tutaj właśnie na samym przykładzie. Ale oczywiście Stanisław Samostrzelnik wraz ze swoim warsztatem przedstawia również inne tkaniny i tutaj pokazuje Państwu na zbliżeniach znowu, jak to wygląda, jak one pomiędzy sobą się różnią i jak różnicuje artysta sposób, w jaki tkanina odbija światło, bo to jest bardzo ważne, tak? Że są miejsca, gdzie jest ta tkanina matowa, są miejsca, gdzie jest błyszcząca i tak dalej, i tak dalej. Po lewej stronie macie Państwo bardzo wiarygodne, można powiedzieć, przedstawienie aksamitu, na którym pojawiają się jeszcze pętelki ze złota. To jest aksamit przetykany złotą nicią. Po prawej stronie natomiast mamy przedstawienie prawdopodobnie tkaniny, która nazywana jest morą. I mora przyjmuje bardzo często taki wzór słojów drewna. Jest to bardzo charakterystyczny typ tkaniny. I faktycznie u samostrzelnika właśnie w tym katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich to bardzo często będzie się
się pojawiało. No i żeby jeszcze pokazać Państwu to, co mówiłam o właśnie załamywaniu światła i o kształtowaniu właściwie przestrzeni, czy kształtowaniu samej tkaniny w sposób taki bardzo malarski, z wykorzystaniem przede wszystkim koloru, a nie rysunku, to pokazuję Państwu dwie właśnie tkaniny zawieszone za plecami dwóch arcybiskupów. Tkaniny, która oczywiście jest aksamitem, ale jak widzą Państwo, tutaj bardzo dobrze właśnie cieniowanie oddaje samą formę tej tkaniny, formę i strukturę można by nawet powiedzieć. Także artysta, można uznać, że artysta posuwa się do takich bardzo zaawansowanych technik przedstawiania samych detali czy elementów. Ale oprócz przedstawień, które pokazują nam samych arcybiskupów, też w katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich w rękopisie pojawia się kilka scen przedstawiających albo świętych, albo właśnie sceny z Nowego Testamentu. No i tutaj mają Państwo przedstawienie pokłonu Trzech Króli. Bo skoro artysta tak dobrze przedstawia tkaniny, to może też dobrze będzie przedstawiał ówczesne stroje. I tutaj jest potwierdzenie tych słów. Widzą Państwo właśnie chyba najbardziej dekoracyjne ujęcie, jakie można spotkać w modzie pierwszej połowy XVI wieku, czyli taki dekoracyjny różowy sajan noszony przez tego czarnoskórego króla. Sajan, który ma bardzo głęboki, wycięty dekolt i widoczna jest ta koszula, która wystaje spod spodu. No i właśnie sajan, który posiada tą bardzo rozkloszowaną baskinkę układającą się w takie grube fałdy. Jest to świetne przedstawienie właśnie stroju ówcześnie bardzo modnego. Warto też zwrócić uwagę na takie elementy dodatkowe, jak rozcięcia na torsie. Tak? To też są elementy, które w jakiś sposób będą dookreślać stroje, będą takim elementem jak gdyby ornamentalnym, charakterystycznym właśnie dla mody pierwszej połowy XVI wieku. Także artysta nie tylko oddaje w świetny sposób tkaniny, w świetny sposób oddaje szaty liturgiczne, szaty pontyfikalne właściwie, ale również tą modę współczesną, modę, która pojawia się właśnie na tych przedstawieniach już niekoniecznie związanych z samymi arcybiskupami. Drugi taki sajan mogą Państwo zobaczyć na przedstawieniu świętego Marcina, który jest właściwie zatrzymany w akcie oddawania płaszcza żebrakowi. Świetnie potraktowane znowuż nie tylko strój, nie tylko tkanina, ale przede wszystkim koń. Chciałam zwrócić uwagę na tego konia, który jest naprawdę wspaniale namalowany. I znowuż pewne szczegóły, które się tutaj pojawiają. Proszę zwrócić uwagę na to, że żebrak nie ma stóp. I on porusza się na takich podestach, które są jak gdyby dosznurowane czy przytroczone po prostu do jego nóg. To jest znowuż taki element, który jest niezwykle realistyczny, można powiedzieć, ale z drugiej strony oczywiście pokazuje kunszt artysty, który w tych najmniejszych szczegółach nawet przedstawia takie realistyczne detale. No i tutaj, jeżeli chodzi o detale, bo zaczęliśmy od tkanin, przechodzimy dalej, pokazuję Państwu jeszcze dwa przedstawienia. Pierwsze po lewej stronie na górze to jest oczywiście święty Jan Chrzciciel i po prawej na dole to jest święty Szczepan. No i tutaj mamy przedstawienia właściwie już nienarracyjne, tak jak w przypadku tego świętego Marcina, czy chociażby pokłonu Trzech Króli, ale mamy przedstawienia już poszczególnych świętych, którzy też identyfikowani są za pomocą tych tablic z napisami. Ale tutaj chciałabym skupić się przede wszystkim na tym, jak wygląda tło. Przypominam, że to jest w bardzo, bardzo dużym powiększeniu, ale proszę zwrócić uwagę, jak budowana jest głębia, właśnie kolorystycznie, jak te cienie są potraktowane, w jaki sposób właściwie zaznaczone są pojedyncze listki i to, jak odbijają światło. To właśnie zbliża ten cały katalog, tą dekorację katalogu arcybiskupów raczej do sztuki, można by powiedzieć, renesansowej, tak? Nie do takiej zachowawczej sztuki gotyckiej, ale sposób potraktowania tła jest faktycznie zupełnie
zupełnie niesamowity. I tutaj drugi przykład takiego tła, to też pokazywaliśmy Państwu na zbliżeniach, tam na wystawie, na detalach. Tutaj akurat architektura, która jest naprawdę wspaniała. Nawet jeżeli artysta zaczerpnął tą architekturę z jakiejś ryciny, no bo w ten sposób kiedyś artyści oczywiście pracowali, czerpiąc pewne inspiracje właśnie z rycin chociażby, to tutaj widzą Państwo, że nie tylko rysunek jest ważny, ale kolorystyka znowuż. Samostrzelnik buduje bardzo dobrze i bardzo świadomie, wydawałoby się, perspektywę powietrzną, czyli jak gdyby dokładając do każdego kolejnego dalszego planu coraz więcej koloru niebieskiego, i to właśnie widać nie tylko w tej realizacji, ale też w późniejszych. Jeżeli chodzi o tła, jakie pojawiają się na tych przedstawieniach arcybiskupów, to one właśnie zwracają naszą uwagę, bo same w sobie mogą one być traktowane po prostu jako dekoracyjne pejzaże, tak? Nawet ta postać arcybiskupa, który znajduje się na pierwszym planie, nie jest aż tak znacząca, kiedy będziemy patrzyli na zbliżenie danego krajobrazu. No tutaj wspaniałe kolory, które zupełnie wydają się wyrwane jakby ze sztuki właśnie nie XVI, ale XIX wieku. Niezwykle świetne właśnie różnice kolorystyczne, ale tych przedstawień jest bardzo dużo. Tutaj jest chyba jedno z moich ulubionych przedstawień, w którym się absolutnie pejzaż, w którym się zakochałam, właśnie z tym majaczącym gdzieś na horyzoncie kształtem murów miejskich, wież miejskich, które w całości jest, jak proszę zwrócić uwagę, pomalowane na niebiesko. Tak, tutaj tę perspektywę powietrzną bardzo, bardzo dobrze widać, ale oczywiście, tutaj jeszcze w większym powiększeniu, ale oczywiście to nie tylko, bo często pojawiają się już takie bardzo świadome, jak gdyby, świadome tworzenie murów miejskich. No i znowuż proszę zwrócić uwagę, jak to jest potraktowane kolorem, jak kolor odgrywa tutaj ogromną wartość, a nie sam rysunek. Ale jeżeli przyglądamy się detalom, to warto zwrócić uwagę na detal, który właśnie pojawia się między innymi na tej jednej miniaturze, i jest nim śpiący zwierzątko. Bo tak byśmy chyba to na samym początku określili jako śpiące zwierzątko, ponieważ ciężko jest je zidentyfikować na pierwszy rzut oka. Na pierwszy rzut oka jest to skrzyżowanie psa z lwem. I faktycznie, kiedy przyjrzymy się temu zwierzątku na innych przedstawieniach, znowuż jest czymś pomiędzy. Jest to właśnie zwierzę, które no, powinno być psem, ale jednakowoż jak ten pies nie wygląda. Warto przypomnieć sobie, jaka była moda w XVI wieku na golenie psiaków, i zaraz też Państwu pokażę, że takie golone psy, właśnie golone na lwy psy, pojawiają się dosyć często właśnie w przedstawieniach XVI-wiecznych, szczególnie na rycinach XVI-wiecznych, ale proszę zwrócić uwagę, że artysta, nawet jeżeli na kilku przedstawieniach przedstawia tego uroczego psiaka, to trzeba zwrócić uwagę na to, że ten psiak za każdym razem wygląda inaczej. Inaczej zupełnie będzie wyglądał tutaj śpiący, inaczej będzie wyglądał tutaj siedzący z różnych stron, śpiący z zakręconym ogonem. Są to rewelacyjne właśnie przedstawienia tego, że najmniejszy detal, który znajduje się na tych przedstawieniach arcybiskupów, właściwie się nie powtarza, tak? Żaden detal, który znajdziemy na jednym przedstawieniu, nie powtórzy się na drugim, i tym bardziej nie będziemy mogli jak gdyby jednego przedstawienia arcybiskupa pomylić z drugim. Tutaj te zwierzęta ukryte są wszędzie, nawet są ukryte na tej pierwszej głównej miniaturze, którą Państwu pokazywałam, czyli tej miniaturze ze świętym Stanisławem. I tutaj mamy właśnie śpiącego psiaka, który wpisuje się w przestrzeń pomiędzy herbem Piotra Tomickiego i godłem znajdującym się pod stopami Zygmunta Starego. No i tutaj pokazuję Państwu właśnie takie odniesienie do sztuki XVI wieku. Tutaj w rycinie Dürera mają Państwo takiego właśnie wygolonego na lwa psa, który
no tutaj tego nie widać, ale proszę mi wierzyć na słowo, obszczekuje rycerza na koniu. Jest to naprawdę jedna z takich ciekawych realizacji. Pokazuje właśnie, że artysta, czyli Stanisław Samostrzelnik, często odwołuje się do tej sztuki europejskiej, do tych rycin właśnie, które pojawiają się w sztuce czy w grafice właśnie niemieckiej czy austriackiej. Jeżeli mówimy o detalach i o zwierzętach, to warto też zwrócić uwagę na to, jak wyglądają bordiury. Bordiury, które opisują jak gdyby często tekst, ale również opisują oczywiście miniatury. Kiedy mam do czynienia z tak wyjątkowymi miniaturami przedstawiającymi portrety konkretnych, kolejnych arcybiskupów. Portrety, które z jednej strony są bardzo zindywidualizowane, z drugiej strony zawierają masę różnych elementów, w tym właśnie te renesansowe krajobrazy. Wówczas nie zwracamy aż tak bardzo uwagi na to, co opisuje, na to, co opisuje nam te portrety, czyli właśnie na bordiury, na te dekoracyjne ramki. No i tutaj pokazuję Państwu przedstawienie właśnie detal jednej z tych bordiur, abyście Państwo zobaczyli, że ona sama w sobie również jest niezwykłą miniaturą, tak? Tutaj również pojawiają się zwierzęta, tutaj również żadna z tych bordiur się nie powtarza. Nawet jeżeli mam do czynienia z pewną wicią roślinną, która no, wydaje się taka bardzo typowa i właśnie wydaje się powtarzalna, tutaj jednak coś takiego nie będzie się zdarzało. No i właśnie ten detal, znowuż proszę zwrócić uwagę na to, jak potraktowane są kolorystycznie skrzydła, pióra tego ptaka. Tutaj znowuż raczej nie mówimy o rysunku, ale o takim waloryzowaniu kolorem. Tutaj kolejny przykład takiej bordiury, również proszę zwrócić uwagę, że nie mamy jak gdyby ciągłej wici, ale mamy takie rozrzucone kwiaty, które rozrzucone są, mają sprawiać takie iluzjonistyczne wrażenie rozrzuconych kwiatów na złotym tle. No i tutaj chociażby pojawia się taki motylek, który widoczny jest tutaj w dolnej części, ale na tej samej bordiurze pojawiają się również gąsienice. Jest to niesamowite i faktycznie charakterystyczne też dla sztuki tej dekoratorskiej, dla tej ornamentyki, którą posługuje się Samostrzelnik nie tylko w tym katalogu arcybiskupów, ale również w modlitewnikach, które stworzył chociażby dla Zygmunta Starego czy dla królowej Bony. No i jeżeli mówimy o detalach, musimy powrócić ostatecznie do samych arcybiskupów. Do samych arcybiskupów, którzy, tak jak mówiłam, są zindywidualizowani i artysta rozróżnia ich między sobą nie tylko za pomocą tego, w czym ich opisuje, ale przede wszystkim rozróżnia ich między sobą za pomocą fizjonomii. Chociaż najczęściej mówi się, że Samostrzelnik miał pewną swoją tendencję albo swój jeden typ fizjonomiczny, który bardzo często się powtarza i jest to typ fizjonomiczny, który najlepiej reprezentuje ten fragment po lewej stronie na górze, tak? Ten pierwszy z arcybiskupów, czyli takie wyłupiaste oczy, takie wielkie nosy, bardzo mięsiste policzki i tak dalej, i tak dalej. To widzą Państwo, że tutaj na przykładzie tylko 6 z kilkudziesięciu arcybiskupów, którzy się pojawiają na kartach katalogu, tutaj mamy rozróżnienie właśnie również za pomocą samej fizjonomii. Nic dziwnego tym samym, że katalog arcybiskupów często nazywany jest po prostu galerią portretów biskupich. No a jeżeli mówimy o galerii portretów biskupich i jeżeli mówimy o Krakowie, tak, to na pewno trzeba powiedzieć kilka słów o tej oryginalnej galerii portretów biskupów krakowskich, która znajduje się w krużgankach klasztoru ojców franciszkanów w Krakowie. I ona rozpoczęta została przez drugiego właściwie najważniejszego fundatora wśród biskupów krakowskich, czyli Zbigniewa Oleśnickiego. No i teraz, jeżeli mówilibyśmy o Piotrze Tomińskim i o jakimkolwiek innym biskupie krakowskim, a nie właśnie o Zbigniewie Oleśnickim, być może nie miałoby to aż takiego dużego znaczenia. Ale tutaj właśnie mówimy o Zbigniewie Oleśnickim, o tym biskupie, który pełnił urząd biskupi aż do połowy
XV wieku właśnie w Krakowie. To był taki drugi gigantyczny fundator, jeżeli chodzi o biskupów krakowskich, który też bardzo dużo dzieł sztuki zamawiał, no i jednocześnie również związany był z dworem królewskim. Kolejna rzecz jest taka, że właściwie ta Fundacja Tomickiego bardzo dobrze wpisuje się w pewne aspiracje, które również miał sam Zbigniew Oleśnicki. Aspiracje właśnie dotyczące bycia tym pierwszym, najważniejszym biskupem Królestwa Polskiego. I chociaż oczywiście tutaj poruszamy się na obszarze pewnych przypuszczeń, to wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć. Zbigniew Oleśnicki, jeżeli o nim mówimy, był pierwszym kardynałem, chociaż nigdy nie był arcybiskupem gnieźnieńskim, to właśnie był biskupem krakowskim i kardynałem. I z nim oczywiście wiąże się historia, kiedy na jednym ze zjazdów Kazimierza Jagiellończyka w Piotrkowie Trybunalskim Zbigniew Oleśnicki nie chciał ustąpić najwyższego miejsca arcybiskupowi Gniezna, ponieważ uważał, że on stoi wyżej, gdyż jest kardynałem. To jest jeden z takich przypadków, kiedy możemy mówić właśnie o tym współzawodnictwie pomiędzy arcybiskupami Gniezna i biskupami Krakowa. Co więcej, bardzo pokłócił się z samym królem, który nie mogąc dokonać wyboru, stwierdził, że będą on, czyli Zbigniew Oleśnicki i arcybiskup gnieźnieński będą się musieli po prostu wymieniać tym miejscem, bo ciężko jest ustalić, który stoi powyżej. To jest jak gdyby jedna realizacja, jedno wydarzenie, które mówi nam właśnie o tych ogromnych aspiracjach biskupów krakowskich do tego zasiadania, bycia tym najważniejszym biskupem Królestwa Polskiego. Jeżeli chodzi o Zbigniewa Oleśnickiego, tutaj mam błąd, to możemy też przypomnieć historię związaną z jego pieczęcią. To jest pieczęć, którą on używał prawdopodobnie, tutaj są dwa pomysły na to, albo dla 20, albo dla 30 XV wieku, ale jest to pieczęć, która prezentuje patronów Polski. Patronów Polski, w tym świętego Wacława, świętego Stanisława i świętego Floriana, ale jak Państwo widzą, nie ma tutaj żadnego świętego Wojciecha. Jest to pieczęć, którą Oleśnicki sygnował się pomimo, iż sam ustalił tych czterech najważniejszych patronów Królestwa Polskiego, ale tutaj znowuż ten święty Wojciech jest pomijany. I ten święty Wojciech, który wiąże się z arcybiskupstwem tak bardzo przeszkadzającym biskupstwu krakowskiemu, jednak będzie w pewien sposób pomijany. Najlepiej byłoby, gdybyśmy wiedzieli, jak i Oleśnicki, i Piotr Tomicki mieliby zostać przedstawieni w tym katalogu arcybiskupów. Problem polega na tym, że Piotr Tomicki, który zamówił katalog arcybiskupów gnieźnieńskich, zamówił go w 1530 roku. Samostrzelnik wraz z warsztatem zaczął wykonywać poszczególne miniatury, ale w 1535 roku, czyli 5 lat później, Piotr Tomicki umarł. I razem z Piotrem Tomickim umarł tak naprawdę ten katalog, ten egzemplarz katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich. I historia, a właściwie portrety arcybiskupów gnieźnieńskich i tych przyszłych, nazwijmy to, biskupów krakowskich, kończą się na postaci arcybiskupa Gniezna Jakuba z Sienna. Tak naprawdę iluminacje czy te dekoracje, portrety nigdy nie dotarły do historii biskupów krakowskich. Nigdy nie został przedstawiony Oleśnicki, nigdy nikt nie namalował przedstawienia Piotra Tomickiego. Nie wiemy, czy Piotr Tomicki jeszcze raz w tym katalogu chciał zostać przedstawiony tak, żeby był podobny do świętego Stanisława, czy znowuż w jakiś inny sposób. Nie wiemy, jak Piotr Tomicki chciał przedstawić Oleśnickiego, do którego przecież się bardzo często się odwoływał. Tak wygląda część poświęcona biskupom krakowskim. I przez to właśnie, że
Piotr Tomicki umiera właściwie w połowie tworzenia tego ogromnego przedsięwzięcia artystycznego, wydaje nam się, że bardziej dowartościowana jest część poświęcona arcybiskupom gnieźnieńskim. Ponieważ tam właśnie pojawiają się pełne miniatury, pojawiają się wizerunki arcybiskupów, pojawia się bardzo dużo ilustracji, bardzo dużo miniatur, bardzo dużo dodatkowych elementów. Ta część poświęcona biskupom krakowskim właściwie jest pusta, jeżeli nie liczyć oczywiście dekoracyjnych bordiur, których jest tam dużo, ale nie są one wypełnione. I tak naprawdę trzeba powrócić do tej pierwszej miniatury, która wbrew pozorom zdradza nam właściwie aspiracje albo tematykę samą całego dzieła. Ta pierwsza miniatura, która jednak mimo wszystko wysnuwa na pierwsze miejsce biskupstwo krakowskie, a na tego najważniejszego patrona Polski, świętego Stanisława. Świętego Stanisława, który jest oczywiście jednocześnie osobistym patronem Piotra Tomickiego. Z takim pytaniem Państwa zostawię oczywiście, ponieważ nigdy nie dowiemy się, jak było naprawdę i nigdy nie dowiemy się, jak miał zostać przedstawiony Piotr Tomicki, jak miał zostać przedstawiony Oleśnicki. Mam nadzieję, że się Państwu podobało, mam nadzieję, że będą mieli Państwo jakieś pytania. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, mamy mnóstwo tematów, mamy mnóstwo detali. Tutaj są i przedstawienia duchownych, monarchy, zwierząt, roślin, naprawdę bogate dekoracje. Zapraszam do zadawania pytań. No dobrze, to ja zacznę. W takim razie, skoro mamy mowę o tym, że mamy tutaj zarówno motywy gotyckie, późnogotyckie i renesansowe, to jakbyś się odniosła do tego, że w zasadzie renesansowość polega tu przede wszystkim na kopiowaniu wzorców graficznych. To, że samostrzelnik dysponuje pewnym zestawem gotowych wzorców, które czerpie z rycin, że to tak naprawdę świadczy o tym przeskoku między iluminatorstwem jeszcze średniowiecznym, a renesansowym. Tutaj właściwie najciekawsze, znaczy warto też przypomnieć fakt, że miniaturstwo w ogóle w XVI wieku już powoli odchodzi w zapomnienie, tak? To jest pewna fanaberia, to są ogromne, bardzo drogie fundacje, ale pojedyncze, tak? Fundacje, które są właśnie przez ten druk powoli wypierane. Mi się wydaje, że najbardziej takim renesansowym elementem mimo wszystko to jest sposób kształtowania przestrzeni. To jest ten sposób takiego malarskiego kształtowania przestrzeni, tych kolorów, tego właśnie łączenia samych wizerunków, które nie są graficzne, nie są powtarzalne, ale są bardzo zindywidualizowane i charakterystyczne, właściwie dopasowujące się do każdej pojedynczej jednej osoby. Mamy jeszcze tutaj, oczywiście można przerywać i zgłaszać pytania, proszę Państwa. Mamy jeszcze czas do następnego wykładu, do dyskusji. O 16:30 zaczynamy, więc możemy tutaj zwrócić uwagę na to, że to są wspaniałe czasy, kiedy nie ma rywalizacji Warszawa-Kraków, tylko Kraków-Gniezno. Jest to rywalizacja na płaszczyźnie duchownej. No, mamy nieskończony katalog, mamy same bordiury. Jeśli chodzi właśnie o styl tych bordiur, mamy duże różnice, bo widzimy z jednej strony bordiury, w których są te motywy roślinne, zwierzęce, z drugiej strony bordiury, które posługują się zupełnie inną ornamentyką. Czy to jest właśnie kwestia warsztatu samostrzelnika, że pracuje tam kilka osób i każda jakby daje coś zupełnie innego od siebie. Ktoś czerpie bardziej z wzorców, powiedzmy, jakichś flamandzkich, niderlandzkich, ktoś z włoskich. Czy to tak? Znaczy, problem polega też na tym, że ten warsztat samostrzelnika, który właściwie jest wybitnym artystą, jest artystą, który można powiedzieć w pierwszej połowie XVI wieku jest najbardziej reprezentacyjnym i artystą, po którego najchętniej sięga zarówno dwór królewski, jak i właśnie wysokie duchowieństwo, takim artystą rodzimym, tak, który prezentuje wzorce, połączenie wzorców rodzimych ze wzorcami obcymi. O tym warsztacie wiemy niewiele. Oczywiście
prawdopodobnie artysta sam korzystał z różnych wzorców i w ten sposób je kopiował, ale też fakt, że pracowali, musieli tam pracować jacyś współpracownicy i każdy z nich miał swoją manierę, jest absolutnie nie do podważenia, tak? To też bardzo często widać w innych realizacjach Samostrzelnika, że czy ta fizjonomia, czy pewne, no nie wiem, właśnie przedstawienia tkanin pojawiają się, powtarzają się w niektórych miniaturach, w innych się nie powtarzają, w innych powtarzają się zupełnie inne elementy i wzorce, być może charakterystyczne właśnie dla danego współpracownika. Zapraszam. Podam telefon. Nie trzeba. Czy my znamy jakieś elementy biografii tego iluminatora? Tak, oczywiście. Wiemy tam podstawowe, znamy podstawowe informacje. Wiemy na pewno, że współpracował właśnie z konkretnymi osobami. Wiemy, że dla samego Piotra Tomickiego wykonał kilka dosyć dużych realizacji, w tym właśnie chociażby same iluminacje katalogu, same iluminacje związane z Ewangelistarium Piotra Tomickiego, dzisiaj przechowywanego na Wawelu. Natomiast wiemy też dosyć dużo na temat tego, co stało się z nim później. On później powrócił, właściwie wykonując ostatnie realizacje właśnie w latach 30., powraca później do opactwa w Mogile i tam już umiera. Tam prawdopodobnie stworzył jeszcze cykl fresków, chociaż tutaj też cały czas toczone są dyskusje naukowe na ten temat, czy faktycznie był autorem tych fresków, no ale tam po prostu skończył swój żywot. Był cystersem, tak, był bratem. Zapraszamy. To znaczy, to jest takie najbardziej, można powiedzieć, kompleksowe omówienie tego tematu. To jest takie pierwsze omówienie, można powiedzieć, historiograficzne, tak? Wiadomo, że na pewno autor, czyli Długosz, korzystał z wszystkich dostępnych mu źródeł historycznych, no i do tego się odwoływał. Natomiast jest to takie pierwsze, można powiedzieć, kompleksowe opracowanie. Część z nich to są postaci historyczne i wiemy, jesteśmy pewni, że byli oni arcybiskupami Gniezna. Część z tych postaci to są osoby, które były nominowane tylko na urząd arcybiskupa. Natomiast część z nich to są osoby, które nikną gdzieś w źródłach i nie do końca jesteśmy w stanie zidentyfikować, czy faktycznie oni byli biskupami albo czy faktycznie byli nominatami. Czy faktycznie, no tak jak w odniesieniu do tych pierwszych oczywiście arcybiskupów, czy faktycznie byli oni arcybiskupami Gniezna? Czy jest to po prostu pewne legendarne początki? No to jeszcze. Mamy przedstawienia świętych patronów, którzy po prostu, no, imię arcybiskupa, wobec tego dajemy patrona. Mamy świętego Mikołaja, świętego Szczepana, zresztą można zobaczyć, jak ładnie atrybut świętego Szczepana jest przedstawiony, to znaczy jest taki mały aniołek, który przynosi kamyczki, którymi ukamienowano świętego Szczepana. Mamy Jana na Patmos. Dlaczego w tym całym programie jest tylko wybór tylko kilku świętych, ten właśnie święty Marcin, dlaczego nie dorabia się świętego patrona do każdego duchownego? Wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia też pewnej realizacji, tak, pewnego pomysłu na sam katalog. Wiadomo, że właściwie tych świętych patronów dodawano do tylko części tych arcybiskupów, oczywiście łącząc ich z świętymi, no najczęściej właśnie też
w dużej mierze często też arcybiskupami, czy tam biskupami, tutaj chociażby jako święty Mikołaj. Natomiast czy faktycznie jest jakiś schemat, na którym artysta bazował, czy na którym fundator miał bazować? Tutaj akurat trudno powiedzieć. Jeżeli się nie mylę, 29 portretów i do tego są właśnie takie mniejsze miniatury przedstawiające sceny z Nowego Testamentu, tak jak ten pokłon Trzech Króli, no i właśnie te miniatury przedstawiające świętych. Łącznie miniatur liczyliśmy jest ponad 30, tyle że właśnie są jeszcze właśnie miniatury ze świętymi. To znaczy nie, przedstawieni są właściwie wszyscy po kolei, oczywiście od samego początku właściwie, jeżeli się nie mylę, przedstawieni są wszyscy duchowni, którzy tam się pojawiają i po prostu te ilustracje są, te miniatury są ilustracją do samego tekstu. Często jak gdyby oni są zindywidualizowani, można powiedzieć, według maniery samego artysty, to znaczy to w jaki sposób zostali przedstawieni nie do końca ma jakikolwiek związek z tym, jak oni zostali opisani, natomiast faktycznie no, tutaj artysta stanął przed bardzo trudnym zabiegiem, żeby stworzyć 29 portretów właściwie bez żadnej bazy, bez odwoływania się do żadnych innych wizerunków. Ciężko powiedzieć, no bo tutaj ciężko powiedzieć, czy artysta mógł się na przykład do innych wizerunków wcześniejszych tych biskupów odwoływać. Wiemy, że samostrzelnik starał się bardzo często, właśnie jego praca też polegała na tym, że jeżeli malował czyjś portret albo jeżeli malował wizerunek osoby, która już nie żyła, to często odwoływał się do jej wizerunków na przykład z innych obrazów. I tak zrobił w przypadku Księgi Szydłowieckich. To na pewno o tym wiemy, natomiast tutaj nie wydaje mi się, żeby właśnie odwoływał się do takich przedstawień wcześniejszych. Mamy tu do czynienia z dosyć takim specyficznym przedsięwzięciem, no bo to jest 50 lat po śmierci Długosza, Tomicki sięga po dzieło Długosza, żeby właśnie wykorzystać je we własnym celu, o którym słyszeliśmy. No i zadanie samostrzelnika było wyjątkowe, bo on ma tak naprawdę 500 lat, 5 wieków kościoła i dostojników kościelnych i trzeba jakoś ich po prostu wymyślić. Trzeba po prostu sięgnąć do czasów świętego Wojciecha i tych legendarnych arcybiskupów, których Długosz sytuuje przed czasami świętego Wojciecha i po prostu ich w jakiś sposób wymyśleć. Oczywiście jest to całkowicie anachroniczne. On nie stara się przedstawiać rzeczywistości wieku X, XI, tylko po prostu przedstawia sceny tak, jak widział, jak wygląda to w wieku XVI. Tak. No, te wszystkie przedstawienia absolutnie są właśnie takie bardzo dekoracyjne, ale odwołują się do właściwie współczesnych, można powiedzieć, takich strojów liturgicznych. Współczesnych oczywiście, strojów pontyfikalnych, współczesnych Stanisławowi Samostrzelnikowi. Ciężko mówić, czy... No, trudno jest, żeby on przedstawiał jak gdyby takie stroje archaizujące, właśnie odnoszące się do tego X, XI czy XII właśnie wieku. To znaczy, to jest taka pełna właściwie narracja historii archidiecezji gnieźnieńskiej, w którą wpisane są poszczególne postaci, tak to można nazwać. To nie jest po prostu, to nie są
poszczególne jak gdyby rozdziały poświęcone jednemu konkretnemu arcybiskupowi, tylko jest to w pewien sposób ciągnięte i w pewien sposób jest to pełna narracja. Proszę Państwa, katalog arcybiskupów gdzieźnieńskich i już, żeby powiedzieć całość i żywoty biskupów krakowskich, wspaniały rękopis, mogą Państwo zobaczyć prawdziwy piętro niżej, a codziennie mogą Państwo oczywiście go zobaczyć w bibliotece cyfrowej Polona na polona.pl, przekartkować, ściągnąć, wykorzystać w dowolnym celu. Zapraszamy już za chwilę na rozmowę na temat miniatur i bordiur. Za 20 minut o 16.30 rozmawiać będą pan profesor Antoni Zięba i Iga Jarzewicz.